Na ulicy Ludwika Solskiego w Bielsku Białej wykonujący swoje obowiązki listonosz roznosił spokojnie korespondencję po posesjach. Po wyjściu z jednego z domów okazało się, że ktoś ukradł mu torbę z przesyłkami oraz tabletem. Na miejsce zostało natychmiast skierowanych kilka policyjnych patroli, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. 91-latek senior wykorzystał moment nieuwagi listonosza, a następnie skradł wózek, w którym znajdowały się przesyłki i przedmioty do niego należące. Skradzione zostały przesyłki oraz tablet, którym posługuje się listonosz przy doręczaniu przesyłek poleconych. Straty te zostały wycenione na około 2650 zł. Kluczową rolę w tym zdarzeniu odegrał tablet, poprzez który policji udało się namierzyć sprawcę. Wykorzystano kilka technik, zarówno operacyjnych, jak również tych metod pracy dochodzeniowo-śledczej, które tym razem szczęśliwie przyczyniły się do tego, że udało się przede wszystkim odzyskać skradzione mienie, a niebawem, miejmy nadzieję, uda się postawić 91-latka przed wymiarem sprawiedliwości. 91-latkowi za ten czyn grozi kara nawet 5 lat więzienia.